dalej ten sam dzień jest, więc... Słuchamy teraz muzyki z main menu. Chcę ją dobrze zapamiętać. Jest mainem. Dobrze myślałem. O, akwarium. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy dalej. Dobra, skończyłem. Też, zobaczmy co tam. No tak, bo przecież z tego tu. Znaczy, czekaj, tu się poznali. A tutaj jest teraz. To... Tutaj będzie koniec. Gdzieś tu. Czyli co, następne pewnie będzie ostatnie? Co to jest? Efekt moich starań. Już chodzą na randki. Szybciej jest. Szybki jest. Nie zapomnij, że ciągle skaczemy. Pewnie minęło trochę czasu. No właśnie. Rybko. O? Rybko. Ciekawe, od kogo nauczył się tak rysować. Za to je, rybka jest bardzo ładna. Jego też nie jest super taka. Też muszę narysować rybkę. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Wstawię na Facebooku. Możle. Tak, możle. Widzę meduzy, mówię możle. Chciałem powiedzieć może. Powiedziałem możle. Jestem kretynem. Trochę jestem. Ale to nic. Może całą grę dzisiaj ogram? Może. Fajnie by było w sumie. Ej, dokąd ucieka? Skoczę. Wow. Tak atramentem. Czego to w ogóle jest ze zwierzakami do głaskania? Czego to w ogóle jest ze zwierzakami do głaskania? Dobre pytanie właściwie. Dźwięki robi jak temi prawie. Oj! Dobra, nie. Nie grałem w Undertale'a. Znaczy... Nie pamiętam. Grałem czy nie? Nie wydaje mi się. Umówmy się, że nie. Wiem, że grałem w Tudemon troszeczkę. Ale... Pamiętacie, były chyba odcinki z Tudemon, nie wiem, jeden albo dwa. I uznałem ostatecznie, że nie ma co robić, bo... Znam tą grę już. O mój Boże. Co? Ewa? Meduzy! Ewa ma jakąś obsesję. Dobrze się przyjeżdżało? No właśnie. Jest ich całe mnóstwo. Ewa? Cóż, w sumie dobrze mieć jakieś zainteresowania poza ogrodnictwem.
Nie spodziewałem się tego, że Ewa... Cóż, chyba zawsze uwielbiałam grać, ale... Kiedy byłam mała, miałam nauczycielkę gry na fortepianie. Każdym razem, kiedy grałam, sprawiała, że czułam się jak najgorsza pianistka na świecie. Na jakiś czas przestałam chodzić na lekcje, aż w końcu w ogóle przestałam grać. Jako dziecko musiałam mieć niskie poczucie własnej wartości, bo strasznie mnie to bolało. Za każdym razem, kiedy wątpiłam w siebie, przypominały mi się jej słowa. Czy pewnego dnia miałam dość. Powiedziałem sobie, pewnego dnia zostanę pianistką koncertową. Ale czy w ten sposób nie pozwalasz jej decydować o tym, jak mogę wyglądać twoje życie? To samo chciałem powiedzieć. Znaczy, trochę inaczej, ale... Styl. Chyba mam dziwny sposób patrzenia na te sprawy. Na pewno nie tak dziwny jak River. Dla mnie nie jest takie ważne, jaką ścieżkę obiorę. Pod warunkiem, że w pełni ją wykorzystam. Mądre? No, mały mejdem. Życie jest krótkie. Nigdy nie do... Nie będziemy w stanie zrobić wszystkiego, co chcemy. Nieważne, co zrobimy, zawsze będą rzeczy, których nie spróbowaliśmy i inne drogi do obrania. Więc w ostatecznym rozrachunku myślę, że muszę po prostu cieszyć się tym, co wybrałam. Sofia! Nieźle, że cały czas paplam dość już o mnie. Co z tobą? Dlaczego postanowiłeś zostać pilotem? Chciałem latać w różne miejsca. To wszystko? Dawno temu mój przyjaciel poleciał gdzieś daleko. Chyba po prostu chciałem go odnaleźć. Dzieje się tam coś ważnego? Nie jestem pewien. Kapiłem się na rekiny. Neil teraz kłamie. Tak. Neil nie jest głupi. Okej, zawołaj mnie, jak będziemy gotowi lecieć dalej. Czyli już. Zostawiam cię, Ewa. Turdis. Kładamy ponownie samolot. Cholera, czemu to takie trudne się robi? Co mam z tymi tu zrobić? Nic pewnie. Nie wiem, co zrobiłem. Nie ma. A, bo ja chciałem. Nieważne, ja chciałem książki wziąć, zrównać je. Jedziemy, Ewa. A. Ewa jest. Dziwna. Dobra, gdzie jesteśmy? Dobrze myślałem. Znaczy, że tutaj, dokładnie w tym miejscu, będzie. Przejście z niej na nią. Fej, nie spiesz. Będzie dokładnie środek historii tutaj, znaczy koniec. Nie spieszysz się? Przecież nikt mnie nie wygania. Dobrze, że w pory wykorzystałem swoje godziny latania, co? A szczęście teraz czeka mnie się zupełnie inny świat. Czemu zostawiłeś Fej? Jesteś gotowy? Tak, zaraz będę. Twoja faza na meduzy już się skończyła? Nie jest faza i tak. Nie jest faza i tak. Co się tu dzieje? Jeszcze nie jestem pewny, ale trochę tu pusto. Dwa wspomnienia. Rysujemy samolot? Tak nikt go nie zobaczy. Dlaczego nie? Idziemy do szufulca. Zamknięte to jak smutno.
Czuję smutek. Podoba mi się to. Brzmi dziwnie. Zawsze podobał ci się ten obrazek, tak? Kazałem go dla ciebie zostawić. Taki drobiazg na pamiątkę po tym miejscu. Dzięki, szefie. Wykonałeś dla nas dobrą robotę, chłopcze. Uczciwą, rzetelną robotę. Ach, prawie zapomniałem. Twój ulubiony samolot będzie tu jeszcze jeden dzień, zanim go zabierzemy. Tego czasu możesz przelecieć się nim jeszcze raz na koszt rodziny. Fajnie. Dziwne wyglądają te półki, kiedy są takie puste, co? Podobnie jak całe lotnisko. Wszystko ma swój koniec. Ale pamiętaj, nie, dobra. Jeszcze nie jest koniec odcinka. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś mówię serdecznie. Dobry tekst muszę częściej używać w życiu. Bo w tej chwili to bardziej jest automat, nie? Tu nie byłem jeszcze. Czemu? A, bo tu jest... Dobra, tu jest dach. A jak głupi jestem. Nieważne. To jaki jest następny krok? Znaczy po zamknięciu lotniska? Nie wiem. Służyłem podaniu o pracę jako pilot samolotu transportowego. Ostatnio byłem na rozmowie kwalifikacyjnej. Wydaje mi się, że mam niezłe szanse. Daleka droga przede mną. Ale to pomogło mi... Pomogłoby mi uzbierać trochę godzin w powietrzu. Wow. Trudno wierzyć, że zaszedłeś tak daleko. Wydaje się, jakby to było wczoraj, kiedy jeszcze spotykaliśmy się na balkonie. To było dzisiaj. Dzięki, że dałaś mi kopa. Tak przy okazji potrzebowałem tego. Zawsze do usług. Hej, jakiś postęp z tamtą kobietą z orkiestry? Co? Sofią? No, rozmawialiśmy trochę. I? Nie wiem, może któregoś dnia spróbuję zaprosić. To wy nie jesteście razem? Colin i... Jak sobie radzę z takimi rzeczami? Pomóż mi się przygotować? Och, nie jestem pewna, czy dam radę pomóc w tych sprawach. Potrzebujesz rady? Powiedzieć, żebyś starał się pokazać dobre strony, bla bla. Colin i Faye nie są razem. Tak, tak, pracuję nad tym. Czyli... Nie rozmawiamy ze sobą tak często, tworzyłeś? To jest ostatni moment. Czasami nawet kiedy tu jestem, to po prostu zajmujesz się swoimi sprawami. Wiem. Przepraszam, jestem ostatnio strasznie zajęty. Ale w pozytywnym sensie, tak? Chyba w końcu wziąłeś w garść. Chciałem. To to. Kto to był? Ej, zamierzasz wziąć na ten lot, o którym mówił szef? Barry mówił, że jest taki pasek trawy niedaleko góry, na którą kiedyś wchodziliśmy. To może być dobry moment, by spróbować tam wylądować. Racja. Lecisz ze mną? Kręci włosem. Oddalenie. To jest ostatni raz, kiedy się widzę. Czy dobrze to interpretuję? Zaplątane może być takie proste życzenie. Na pewno nie ułatwił nam zadania, nie zdradzając żadnych szczegółów. O, mam pomysł. Niezmywalny marker.
I już, teraz chodźmy poza... Ty matole, jaki uśmiech, wcale nie załatwia sprawy. Taki uśmiech. Lecz usta są czerwone, a nie czarne. Świetna robota, teraz wygląda jak zakochany Joker. Już prawie przebiliśmy się przez wszystkie wspomnienia, mam rację? Owszem, chyba tak, wir powinien być tuż przed nami. Świetnie, może to nam pomoże dostać się do źródła tych jego pragnień. Tak jakbyśmy nie wiedzieli, o co chodzi. He? Chodzi o nią, to oczywiste. No wiem, nie pojawia się ciągle bez powodu. Wyraźnie gość nie może zapomnieć o swojej ukochanej z dzieciństwa i zastanawia się, co by było. Co by było, gdyby. Chce ją, ale ma zasady, więc wie, że nie może jej mieć. Idealny wzór na otrzymanie smutnego człowieka, który potrzebuje pomocy w pozbyciu się źródła problemu. Sugerujesz, że powinniśmy ją usunąć? Cóż, jeśli tak, to ty jesteś ekspertem. Ale co by się nie działo, musimy coś zmienić. Ostatecznie ona jest jedyną rzeczą, którą możemy w jakikolwiek sposób ruszyć. Collins sam powiedział, że nie wolno nam zmieniać nic, co dotyczy jego rodziny, prawda? Szczerze, usunąłbym jego rodzinę i zostawił ją właśnie. Tak bym zrobił ja. A w tych wszystkich wspomnieniach Faye jest jedynym powracającym czynnikiem. Może masz rację. Moglibyśmy zacząć od niej i powoli przesuwać się dalej. Ale coś tu się nie zgadza. Halo? What the fuck? Czy to może być? To ja ro... Aha. Szczerze Bóg. Jak wam idzie? Znakomicie, ma się rozmowy. Co u ciebie? Przywiozłeś dokumenty? Tak, mam wasze dokumenty. Mam też Roba. Co? Nie znoszę tego gościa. Słyszycie? Cześć, Rob. Cześć. W każdym razie, chcecie wyskoczyć na chwilę i załatwić te papiery? Chwilowo jesteśmy na fali. Może poprosić ich, żeby pomogli na wypełnianie papierów? A przy okazji, Neil, chciałam się o coś zapytać. Odnośnie do Wychodzę. Szykuj formularze na wypełnionko. Chwila, co? Na zasadę, Ewa. Colin jest teraz naszym pacjentem, więc jedno z nas musi sprawdzić papiery. Tak. Ale nieraz inni nam pomagali, a szefostwu jakoś nie zależało. Może nam powinno być zależeć, Ewa? Może nam powinno było zależeć? Kiedy tak się... No właśnie! Od kiedy tak się trzymasz zasad? W każdym razie, znajdź to ostatnie ogniwo, kiedy mnie nie będzie. Dobrze? Nie potrwa to długo. I daj mi znać, kiedy będziemy mogli przenieść się do następnego wspomnienia. Nie chcę nic stracić. Hej! Akt drugi. Nie musisz już odchodzić. A jak się nazywał akt pierwszy? Bo nie pamiętam. Nie musisz już odchodzić. Więc tak, pozwól, że streszczę. Rozebrałeś całą maszynę, ponieważ wydział konserwacji sprzętu jest do dupy. No. To był najprostszy sposób. Gdybym zostawił to naszym firmowym metodom, to nie gdyby tego nie załatwili. Podobnie jak te papiery. O, Rety, właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że mówisz i piszesz jednocześnie. To niesamowite, mam nadzieję, że się przeze mnie nie pomyliłeś. Strasznie mi przykro. Wiesz, czasem nawet ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy jestem sarkastyczna, czy... Sarkastyczna, mówi Watts. To już niezła sztuka. Jak
się zastanowić, przypominasz mi trochę kogoś ze wspomnień naszego pacjenta. Też jest walnięta i chaotyczna? O, bardzo chciałabym poznać. Chciałabym ją poznać. Nie wątpię, szkoda tylko, że będziemy musieli coś z nią zrobić. W każdym razie, bach, papiery załatwione i podpisane. Dzięki, że je przywieźliście, Rox. Pójdę sprawdzić, co u Kolina. Ho, zamierzasz tak po prostu uciec? Mogłeś oszukać Ewę i Roba, ale myślisz, że uda ci się z koleżanką po fachu? Ta muzyka. Przeprowadziłam wcześniej szybką diagnostykę i wygląda na to, że nie tylko usunąłeś stabilizator. Co robi stabilizator? Zapewne stabilizuje. Sprzęt, którego używasz, to nawet nie jest oficjalna maszyna z Zygmunt. Wow, pierwszy raz powiedziałem dobrze. Zygmunt, zgadza się? Bo tak się składa, że zarejestrowana na ciebie maszyna jest w centrali, w twoim biurze. Nie wiem, co kombinujesz, ale dowiem się. Hej, Rob, jak się mają sprawy? W porządku, rozmawiałem właśnie z lekarzem i... Co to za mordercza atmosfera? Och, Rob, znowu masz jazdy? Nie, w istocie bynajmniej nie mam znów jazd. Wszystko idzie tu dobrze? Pływająco, Niel miał właśnie iść sprawdzić, jak się ma Colin. Tak, pójdę sprawdzić, jak się ma Colin. Co ty knujesz, Neil? Okej. Teraz właściwie te zdjęcia mają większy sens. To jest Sofia. Sofia. I ten, jak mu tam było, nie wiem. Koleś. Więcej Sofii i mamy ciebie, jak ci tam było. Asher. Znowu wy i Asher. I to. I dokument ci wypadł. I ty grasz. Całe życie pełne wspomnień, a praktycznie nie trafiamy na te miłe z albumu. A no właśnie. To co to jest za maszyna właściwie, co używa Neil? Niepodłączony? What the fuck? Zaraz. Jeszcze nie. Jeszcze... Kurde, koleś. Asher, siema, wiem o tobie teraz dużo. Gdzie twoja matka? Wydaje mi się, że poszła na string. Aha. Hej, możemy porozmawiać chwilę na osobności? Tak? W porządku, chodźmy. O kij chodzi, Asher? O co chodzi? Chciałem o coś zapytać. Chodzi o życzenie mojego ojca i to, co tam zobaczyliście. Wiesz, że to poufne, prawda? Tak, ale... Musicie wiedzieć, jak to jest być członkiem rodziny pacjenta, który poddaje się temu zabiegowi. Szczerze mówiąc, moja matka zawsze była przeciwna. Ja zresztą też nie należałem do fanów. Ale gdyby ojciec miał dostać wspomnienia zupełnie nowego życia, cóż, łatwiej byłoby mi się z tym pogodzić, gdyby wiedział co i dlaczego.
Więc proszę, możesz mi powiedzieć... Czemu takie lagi są czasem? Wiesz, właściwie twój ojciec poprosił o coś zupełnie zwyczajnego. Chcę po prostu być szczęśliwy, to wszystko. Znaczy, że w tej chwili nie jest? Co? Nie powinieneś tak na to patrzeć. Ludzie zawsze będą mieli pragnienia i tęsknotę za tym, co było, co by było, gdyby. Po prostu zaciekawiła go trawa po drugiej stronie płotu, to wszystko. Jak to człowieka. Może i tak. Ale, naprawdę poprosił nas, żebyście ty i twoja matka pozostali częścią jego życia. Mam nadzieję, że to pomoże, nawet jeśli jest tego niewiele. Dzięki, doktorze. Powodzenia zresztą pracy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Zrobimy co w naszej mocy. To co to jest za maszyna? Telefon. Idziemy na strych najpierw. Znaczy, najpierw sprawdzamy Kualina, jak wygląda. Starajcie się zostawić go w spokoju. Wszelkie zakłócenia tylko utrudniają mi pracę. Idziemy na strych. Pogadać z... Dryń, dryń. Srewa. To jest nawiązanie, znaczy nawiązanie. Czy to jest kontynuacja wątku z końca? Czemu on się odwrócił w ogóle w stronę ściany? Z końca To Demon? Tak, to jest. Neil? Mam nadzieję, że zostawiłem ich znowu. Mam nadzieję, że nie zostawiłem ich znowu w samochodzie. Hej, jesteś tam? Przepraszam, nie skończyłem jeszcze wypełniać dokumentów. Chwilę można zająć wypełnianie i podpisanie paru kartek. Już prawie gotowe, wrócę jak tylko skończę. No dobrze, tylko się pośpiesz. Szybki spacer do samochodu i z powrotem nie powinien długo trwać. Neil. Ewidentnie się przestraszyłem tego czegoś. Najpierw idziemy na strych. Eldo, pani Sonia, czy jakoś tak. To nie była Sonia. Jak ona się nazywa? Sofia. Wyszedł pan wcześniej. Chciałem tylko załatwić parę spraw. Niedługo wracam. To dobrze. Poruszyć temat z pomnik Kulina? Czemu nie? Skończyliśmy łączyć większość ścieżek przez pamięć Kolina. Tak przy okazji, jeśli pani chce, mógłbym opowiedzieć trochę o tym, co znaleźliśmy. Myślałem, że to poufne informacje. Tak, ale jest pani jego żoną. Osobiście uważam, że należy się pani ta wiedza. To może być błąd, co robię. Dzięki, ale nie trzeba. Nie jest pani ani trochę ciekawa tego, co mogliśmy tam odkryć? Pewnie i był taki czas, kiedy wiele bym dała, aby pozyskać każdy szczegół. Ale teraz nie uważam już, żeby to miało znaczenie. Może wiecie coś, czego ja nie powinnam. Czego ja nie wiem. Może nawet zmieniłoby to moje spojrzenie na pewne sprawy. A jednak to byłby tylko kolejny niekompletny fragment rzeczywistości. Po całym życiu, koniec końców, czuję, że najlepsze, co mogłem zrobić, to zwyczajnie zostać z rzeczywistością, z którą nauczyłem się żyć. Jest jednak coś, o co chciałem zapytać. Z
tylko dlatego, że czuję, iż jest przeznaczona dla mnie. Dowiedzieliście się czegoś o tym, dlaczego Colin zostawił tu tę książkę? Tego w takim stanie? Nie, właściwie sam chciałem o to zapytać. Ja ją już od długiego czasu, ale ciągle wymieniał w niej strony. A teraz jest wypełniona tylko czystymi kartkami. Ciekawe. Jeśli znajdziecie o niej coś, co jest przeznaczone dla mnie, powiadomcie mnie, tylko o to proszę. Zrozumiałem. Będę miał oczy szeroko otwarte. Inne te reguły. Hej, proszę zaczekać. Doktor Watts, tak? No. Wiem, że nie przywitałem was zbyt ciepło, a teraz już pewnie wiecie dlaczego. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że wykonujecie tylko swoją pracę. Więc dziękuję, że mu pomagacie. Rozumiem, bez urazy. Dobra, idź po swoje. Nie wiem, coś. Idź pójdzie. Czy, nie wiem. Nie wiem właściwie o co chodzi, może Neil ma problemy z głową. Albo też jest pacjentem Zygmunt? Wiem, że Zygmunt to jest, ale dobra. Może Neil też jest pacjentem? Ona wygląda jak... No bo ty... A, cię. Wygląda właśnie jak... Ale... A no, masz pierda. Tam w porządku? Znalazłeś się, nie ugniło? Nie, jesteś przy komputerze? Mogę być. Dobrze, możesz poszukać informacji na temat Fej? Jakichś wypadków lotniczych? Co? Myślisz, że zginęła w katastrofie? Chcę tylko wykluczyć kilka teorii. Wyślę ci profil. Jest wystarczająco dużo danych na temat bez naciska. Daj znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Okej. No gdzie? Samochód! No właśnie, piguły. Co ci jest, Neil? Halo?
Hej, Rok, jesteś nadal przy laptopie? Aha. Przesłałem ci właśnie profil pewnej osoby. Możesz sprawdzić dla mnie bazy danych? Pewnie, możesz powiedzieć mi o co... Co kombinujesz ze swoją maszyną? Okitoki, loki poki. No to ustalone, zadzwonię jak coś znajdę. O kij chodzi? Serio. Trzeba kończyć odcinek, cholera. Za szczerze muszę się wydać. Ale muszę się dowiedzieć, co to za piguły są. Kto do mnie wyzwania ciągle? Hej Ewa, nadal pracuję nad... Nie, słyszysz mnie? Tak. Halo, jesteś tam? Jestem. O co chodzi? Neil, jeśli mnie słyszysz, posłuchaj, wydaje mi się, że ona nie... Ewa? Jesteś tam? Dziwne, chyba jakaś awaria komunikatora. Naprawię to, jak tylko wrócę. Ona chyba nie co? Nie istnieje? Dobra teoria, dobra. To jest kto? Zaraz. No, niezły motocykl. Chciałbym taki mieć. Dobra, pokaż mi swoje towary. No ale przeszkadzają ci Neil. Ewa, co się stało? Nie, mówi Roxy, gówna się. Aha. Więc jak idzie szukać informacji? Gówniano pewnie. Och, idzie wprost wspaniale. Aha. Właściwie nie, wcale nie idzie wspaniale. No, Rob chciał przez to powiedzieć, że wszystko zależy od punktu widzenia. Co? To jest pytanie z odpowiedzią tak albo nie. Zginęła w katastrofie lotniczej, czy nie? No cóż... Nie istnieje, nie? Przejdźmy do najlepiej, najlepszej części. Nie ma żadnego wypadku liczników w jej rejestrach. Więc o to może cię się już nie martwić. Jej, nie mogłaś powiedzieć od razu? Zwykłe nie, w zupełności by wystarczyło. Tyle, że to nie jest wszystko. Chodzi o to, że nie tylko nie ma wypadków lotniczych, w ogóle nie ma nic w rejestrach. Tak naprawdę nie masz żadnych informacji na temat waszej fej. Zgadłem! W sensie żadnych dostępnych informacji w publicznych bazach danych? W sensie żadnych informacji gdziekolwiek. Sprawdziliśmy wszystkie publiczne rejestry, dlatego prywatne bazy danych. No nawet parę miejsc, do których formalnie nie mamy dostępu. A jednak nie ma jej na jej temat nic. Żadnej śmierci, nawet daty urodzin. Aha. Czyli jeśli Colin nie cierpi na jakiś skrajny przypadek amnezji albo schizofrenii... Nie, sprawdzałem. Tak, czyli... O, przepraszam, mam drugi telefon. Halo? Ewa dzwoni? A nie, to... Nie wiem, kto dzwoni. Co ty wziąłeś, Neil? Teraz biegnie. Co on wziął? A trzeci, nawet jeśli to był ktoś taki jak ja. To mi coś sugeruje. Ej, dokąd się wybieracie? Dzwonili z centrali, mamy nowego pacjenta po drugiej stronie miasta. Tak, musimy lecieć, przepraszam Neil. Nocne wezwanie, co? Trzeba było się zdrzemnąć. Hech, wszyscy już przywykliśmy.
Na to, że sam masz sporo na głowie, hm? Te znalezione przez nas informacje oznaczają to, co myślę. Macie przed sobą ciekawą noc. Przynajmniej z naszego doświadczenia pacjenci, którzy są do tego zdolni, to osobliwe przypadki. Przejrzałem papiery waszego pacjenta tak przy okazji. Chcesz małą radę? Cóż, pewnie i tak mi ją dasz, więc... Nie znam szczegółów z życia Colina, ale to przypomina mi sprawę, którą kiedyś dostaliśmy. Postaracie się pamiętać, że uszczęśliwienie kogoś polega nie na tym, nie tylko na znajdowaniu odpowiedzi. Czasem ważniejsze może być ukształtowanie pytania. Tak czy inaczej, powodzenia. A nie da się jaśniej, kurwiu. Przy okazji, nie myśl, że tak łatwo ci daruję. Kiedy to się skończy, będziemy mieć parę rzeczy do wyjaśnienia, nie sądzisz? Ech, będzie z tym kupa zabawy. Pa, pa! Nie mogę się doczekać. Co jest? O, zaraz, właśnie coś przypomniało mi. Przyszło mi do głowy. Chociaż jeszcze nie wiem dlaczego, to wiem, że usunąłeś z maszyny stabilizator. Ale biorąc pod uwagę, że podświadomość pacjenta jest neuronowo podłączona do procesora systemu. Cóż, mam nadzieję, że masz jakiś plan B, jeśli uda mu się obejść jednowątkową zaporę maszyny. W sensie? Co to znaczy właściwie? Znaczy, że... Zakładam, że chodzi tutaj o to, że pacjent może włamać się do maszyny swoim mózgiem. Dobrze myślę? Chyba. Nie wiem, muszę się iść wyleć. Znowu. Wiem, dużo wody piję. To dobrze. Także no, dzięki za oglądanie. Pamiętaj, że jeśli coś skoczyło, to coś nie mogę stać się narzeczyć. Kocham was. Bye.